Dobra, całkowicie zapomniałem, że wiszę wam update z wczorajszego wyjścia na kurwidołek. Generalnie nie miałem jakoś specjalnie wczoraj weny, żeby pajacować, więc troszeczkę to się odbiło w inną stronę. Spędziłem całą noc z obsługą barów różnych, aczkolwiek tam w jednym się najbardziej spodobało, to najdłużej spędziłem, tam najdłużej siedziałem. Miałem okazję porozmawiać właśnie z lokalcami, jak to wszystko działa od dupy strony, tak? Jest taką jedną, no w ogóle, bo jak się wchodzi na takie te ulice, no to jest rząd tych dziewczyn i tak dalej, ale tutaj jest taka akcja, że wiesz, one są poubierane jak koszulki i ciuchy klubowe, nie? Generalnie dane dziewczyny przynależą do danych pubów. I one zajmują się ściąganiem klientów do danego pubu. I to jest jedna część, jakby jedna hierarchia, kasta, nazwijmy to. A druga historia jest taka, no to już są te zwykłe, no zwykłe prostytutki, nazwijmy to po prostu po imieniu. No i one są, powiedzmy, takim mięsem armatnim, nazwijmy to. One nie mają wsparcia żadnego. One po prostu stoją i one próbują zabrać pieniądze na życie, no bo tutaj są takie bardzo biedne rejony. Po prostu rodzina wybiera jedną dziewczynę i ona jest, powiedzmy, zobligowana do tego, żeby naruchać, nomen omen, hajs na życie też tej rodziny. No więc tak, no ten pierwszym mięsem armatnym, w ogóle mięsem armatnym są te właśnie te podstawowe prostytutki. Druga część to są dziewczyny, które właśnie należą do danych klubów, naganiają klientów i one się działkują z klubem i z tego żyją. No a dalej to już jest klub, no to już są, wiadomo, barmani, kierowniczka i tak dalej, czy tam kierownik, kierowniczka. Aczkolwiek z tą dziewuchą, co gadałem, taką właśnie nie prostytutką, ale tą, co nagania. Ogólnie, powiedzmy, najgorsi są Chińczycy i Rosjanie, bo traktują je jak gówno. Znaczy, no wszystkich traktują jak gówno, wiesz, oni są bogaci. Znaczy, Ruscy dlatego, że są bogaci, a Chińczycy dlatego, że mają, że to jest kurwa... O ja pierdolę, jak się nazywa to, ta chińska mafia? No nieważne, bo nie będę myślał, nie wymyślę. No, więc tak, no Ruscy to odpierdalają, bo to są Ruscy, wiadomo, co są Ruscy, są bogaci, to kurwa żądają i odpierdalają, wiesz, nie mili w ogóle opyskliwi, no kurwa płacę wymagam, a znowu Chińczycy, no to za nimi, kurwa, są najczęściej kurwa ludzie z mafii. I nawet ta dziewucha mnie powiedziała, że w zeszłym roku ona dostała kopa w plecy, kurwa, na barze od jednego chinola i stary się dowiedział, przyleciał na to miejsce i wyjebali mu kosę, kurwa. Przeżył chłop, na szczęście. No ale taka rzeczywistość. Ona mówi, że generalnie przyjechała policja, no bo policja została wezwana i policja uznała, że to wina tego jej ojca. O, triada właśnie, ta jebana chińska mafia, triada. No i właśnie wczoraj miałem okazję, właśnie jak siedziałem z tą dziewczyną, co tam gadaliśmy różne tematy, no to właśnie ona mi powiedziała, że to będzie jak, że jak się spojrzy za siebie, tylko tak, no wiecie, na luzie, no to jest właśnie chińska triada. No i faktycznie, no, nie powiedziałbym, że to są jacyś tam pojebańcy, ale ona powiedziała mi, że to są pojebańcy. I to jest właśnie to jest ta ekipa, która wjebała kosę i steremu. Później znowu poszedłem sobie do takiego baru, co mi się najbardziej podobał i tam był fajny barman, był fajna kierowniczka w ogóle, no, była cała beka i tam uczyliśmy się języka, ja się uczyłem języka tajskiego, oni się uczyli polskiego, oczywiście z tym samym skutkiem w obie strony, bo ja nic nie pamiętam, oni pewnie kurwa też nie, no ale przy mnie było zabawnie, nie? I ogólnie to jest taka, to jest tak, powiedzmy ta ulica główna, na której wczoraj byłem, ona się otwiera o 18. Znaczy, bo o 18 jest zastawiona barierkami. Jest totalnie zamknięta w tym momencie. I w tym momencie zaczyna się ten cały burdel. I on trwa do godziny 21. O 21 przyjeżdża psiarnia. I od jednego końca, oczy od jednej strony ulicy jadą do drugiego końca ulicy. I panel polega na tym, że wszyscy muszą wyłączyć muzykę. Mogą działać bary, ale zero hałasowania. Czyli od 18 do 21. Do 22 można się niby jeszcze bawić, tam jakieś niedobitki troszeczkę później zostają, ale ogólnie o 22 zamykają. Czyli tylko 4 godziny trwa, nie? A później jest sprzątanie i tak dalej. No oczywiście można się przenieść z tej ulicy już takie na te knajpy, które są bardziej na całe morze. Myślę, że są na całe morze. No ale tak centralnie już w całym morzu, nie? I tam troszeczkę spod lady jakby sprzedają browary, tam sklep jakiś znajdziesz, restaurację. No to bardziej chodzi o to, że kończy się ten pierdolnik kurwidołek, no i masz iść do restauracji i ewentualnie nocę na lewo kupić browary, pójdziesz go opierdolić na plaży. No, interesująca kurwa historia, ale ogólnie są bardzo zajebiści normalni ludzie, naprawdę. No miałem okazję wczoraj właśnie, miałem taki dzień, że nie chciałem się pajacować i po prostu posiedziałem sobie z tą usługą, z tymi kobietami porozmawiałem. Co po prostu
kurwa, normalnie ludzie, oni mają po prostu w jakiś tam sposób tak samo przejebane jak my w Polsce. Oni nie mają czasu myśleć, kurwa, o tym, że wyjazdy, coś tam pierdolenie, oni po prostu muszą zapierdalać, żeby nakarmić rodzinę, no. I to działa wielowymiarowe, tak samo jak te prostytutki są wysyłane z tych najbiedniejszych rejonów w Tajlandii. No to tak samo ta dziewczyna, z którą się działają, to ona właśnie... A, no bo te dziewczyny, co napuszczają klientów, one są to jest taka historia, że on tak, ona z tobą zagra więgę, kurwa, nie wiem, krzyżówki, kółko i krzyżyk w ogóle, ona się do siebie przytuli, ty ją ewentualnie przytulisz, ale to jest koniec. To nie są dziewczyny do rybaru, to są dziewczyny do zabawy. One po prostu, że przyjdziesz, siedzisz sam, no to ona ma przyjść, zapewnić ci po prostu jakiś tam kontakt, no żebyś nie siedział sam, żeby ci się nie nudziło. Oczywiście, jeżeli powiesz, że chcesz siedzieć sam, no to będziesz siedział sam. Ale właśnie to jest ich, to one mają takie zadanie i one nie są do jebania. No chyba, że tam się może dogodują za plecami jakoś, ale ogólnie rzecz biorąc, właśnie takie prostytutki, to jest jedna historia, dziewczyny do naganiania, które stoją w tych wszystkich, one są, mają te same ciuchy zazwyczaj do danego pubu, do klubu. I to nie są dziewuchy do walenia, nie? I bo wczoraj widziałem akcję, jak taki chłop się tam strasznie zaczął dostawiać do takiej jednej dziewczyny, to tam właśnie ta kierowniczka go wsiadła na niego totalnie. A w ogóle widziałem akcję, jaki tam chłop, nie wiem, czy przywrócił, czy uderzył jakąś jedną tą tajkę. Kurwa, jaki był Meksyk, nie? Jak one na niego wszystkie wsiadły, no to one go przekopały i w ogóle. A potem Tourist Police jeszcze jego pałami napierdoliło. No trzymają się tam. No tam ogólnie no, trzymasz poziom albo wpierdol, no ale tak powinno być. Poza tym jest jeszcze jeden fajny aspekt tej historii. Tak jak wszyscy, większość przynajmniej nasz, pamiętamy kolejową i to w tych najlepszych kurwa latach. Kolejowa kurwa w weekendzie wyglądała tak, jak to wygląda wtorek. No. To jest taki kurwa burdel, nie? Ale ogólnie jest zajebiście miło, naprawdę. Jest fajnie, jest przyjemnie, no mówię. No każdy znajdzie coś dla siebie, no mówię, no ja powiedzmy nie latam po tych nie chodzę na kurwy, ale to mówię, no znowu jest fajny kontakt z tymi ludźmi z baru, no zresztą też się tam, wiesz, na tej scenie siedział zawsze za barem, zawsze siedział się na backstage'u, no to nie, normalnie jest historia, normalnie z nim pogadasz, wiesz, pogadają z tobą, pośmieją się, jest fajny klimat, pod tym kątem jest zajebiście w chuj, nie? Więc mówię, no nie udało mi się nakręcić jakiegoś pajacowania wczorajszego, no nie miałem totalnie weny, naprawdę, byłem tak zmęczony tym kurwa rewolutem, cfelem jebanym, że mi nie siadło, byłem niewyspany, zmęczony, jeszcze wypiłem kawę i kurwa, to w sumie lepiej byłoby przespać, ale z drugiej strony nie żałuję, fajnie było, wypiłem parę dyniaszków i to bardzo smaczne, bo dynki mają zajebiście chuj smaczne, no i pośmiałem się z tego całego cyrku troszeczkę, nie wiem, to tak z jednej strony to jest żenujące i to jest cringe straszne, ale z drugiej strony, no jest to śmieszne, bo no, tak tutaj jest, no i tego nie zmienisz, nie? No, to tu jedziesz świadomie, no. Więc tak to wygląda. Tak to wygląda na dzień wczorajszy, co dzisiaj nie wiem, ale ogólnie nie bójcie się, bo tutaj tak czy siak jestem póki co na wsi, bo dopiero taki naprawdę prawdziwy pierdolnik, no to będzie w centrum Phuket, no tam się zaczyna dziać historia, no ale tutaj też jest w sumie spoko. Ja, no dzisiaj pójdę na ten, to drugie miejsce, o którym mówiłem wcześniej. Zobaczymy, co się wydarzy. Może coś się fajnego pokaże, zobaczymy. Elko.